Fundusze europejskie w trosce o seniorów. Teleanioł w Małopolsce. Hasło na białym papierowym tle. Z pewnością każdy z nas zna lub ma w swoim otoczeniu osoby starsze, niesamodzielne, chore, niepełnosprawne lub wymagające stałej opieki. Rysunkowe postaci osób starszych i z niepełnosprawnościami. Właśnie dla takich osób dzięki funduszom europejskim powstał małopolski Teleanioł. Opaska oraz system, który łączy teleopiekę z usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania. Rysunkowa ręka starszej osoby z założoną bransoletką, na której widać m.in. czerwony przycisk SOS. Pod skrzydłami Teleanioła są na przykład panie Krystyna, Anna, Henryka i Zofia. Rysunkowe postacie kobiet zmieniają się w ich fotografie. Dzięki opaskom życia, które noszą na ręce, mogą w prosty sposób w każdej chwili wezwać pomoc lub połączyć się z sercem systemu, czyli Centrum Teleopieki w Suchej Beskidzkiej. Opaska posiada wbudowaną kartę SIM, lokalizator GPS, mikrofon, głośnik oraz przycisk SOS, który wzywa wsparcie. Animacja, na której jedna z podopiecznych wzywa pomoc przez opaskę. Zbliżenie na rękę i opaskę. Kobieta wciska przycisk SOS. To właśnie tam, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, podopieczni Teleanioła mogą połączyć się z asystentem rodziny, psychologiem lub ratownikiem medycznym, by wezwać pomoc. Rysunkowe wnętrze Centrum Teleopieki. Przy biurkach dyżurują opiekunowie i ratownicy, odbierają telefony od podopiecznych. Na ekranie pulsujący na mapie symbol SOS. Ratownik wzywa karetkę. Karetka na sygnale jedzie do wezwania. Teleanioł to także kompleksowa pomoc w miejscu zamieszkania udzielana przez sąsiadów. Ponad 900 osób pomaga w codziennych czynnościach osobom niesamodzielnym, które mieszkają w ich sąsiedztwie. Młoda kobieta pomaga swojej podopiecznej, przynosi do mieszkania zakupy, wspólnie spędzają czas i rozmawiają. Już wkrótce w Małopolsce programem Teleanioł objętych będzie ponad 6 tysięcy osób niesamodzielnych. Więcej szczegółów znajdziesz, odwiedzając stronę www.rpo.malopolska.pl. Adres strony na ekranie. Strona internetowa jest dostosowana do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Plansza z logotypem funduszy europejskich, flagą z podpisem Rzeczpospolita Polska, logotypem województwa małopolskiego oraz flagą Unii Europejskiej. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.